Cześć, siemaneczko, z tej strony Batrz, Oles Polish Fighters, a moim gościem jest Piotr Kuberski, zawodnik KSW. Cześć, siemano. Cześć, tutaj zawodnik KSW. Jest dobrze w uj. Cześć, Piotrek. I tym muzycznym akcentem fajnie jest zacząć. Powiedz, Piotrek, takie, zanim przyjdziemy, wiadomo, do twojej walki, to wiadomo, nie chcę jakby od początku omawiać tej całej sytuacji z Mamedem, Pawlakiem, Bartosem, ale powiedz mi, czy ty już to troszeczkę jakby ochłonąłeś po tym wszystkim, bo ja mam wrażenie, że jak to dostaliśmy te informacje, że to nie będziesz ty walczył z Pawlakiem, że Mamed będzie walczył z Bartosem, że troszeczkę mogło być dużo emocji w tobie, w Andrzeju, w Grzybyku i w całej tej sytuacji. Znaczy ja już generalnie, czy ochłonąłem? Wiesz, jak po prostu troszeczkę mówię, było mi przykro. Będę to powtarzał, bo myślę, dużo osób mi gdzieś tam zarzuca w jakichś komentarzach, że przykro, fajty taki. Wiesz, no, a myślę, że jesteśmy dorosłymi ludźmi i czasami można powiedzieć o swoich jakichś odczuciach. To nie jest nic złego, ja nikogo nie obrażam. Mówię tylko o swoich i wyłącznie odczuciach. Więc było mi troszkę przykro. Wiesz, jest Damian Janikowski, więc uważam też to za bardzo dobre marketingowe i matchmakingowe starcie. A dla mnie, wiadomo, każdy by się chciał być z Mamedem, każdy by chciał tutaj jakby, tym bardziej wiemy, że powoli jego kariera dobiega końca, więc zapewne też by chciał każdy się z nim zmierzyć. No, ja dostałem Damiana, cieszę się z tego bardzo, mówię, frustracja w cudzysłowie mówiąc minęła, jest Damian i przygotowania już ruszyły bardzo tak naprawdę mocną parą, bo można powiedzieć, że ja już zacząłem trenować od czasu American Top Team z małą później przerwą, później wiadomo Leglock Camp i teraz mocno siedzę u siebie w Anko z MMA, bo jak wiemy, Damian jest zawodnikiem, jest zapasiorem, więc te zapasy szkolimy też cały czas. A mówię, reasumując, twoje pytanie, wszystko już jest odstawione na bok, emocje związane z tym całym zamieszaniem poszło na bok i mam po prostu pracę do wykonania o nazwie Janikowski i tyle, nie? Już nie ma co tam się drapać i rozkminiać, co by było, gdyby. Ostatnio też takie słyszałem fajne powiedzenie, że nie ma co róż żałować, kiedy płonie las. I uważam, że już mam to za mną i wszystko ruszyło mocno do przodu. A czy była w ogóle ze strony KSW właśnie w ogóle zapytanie właśnie o tą walkę z Mamedem, bo Mamed zdradził, że ze strony KSW w jego stronę było nawet o pas interim, ale on walką o pas interim nie jest zainteresowany. No tak, no ja też, znaczy ja sam wyskoczyłem z tą propozycją walki o pas tymczasowy. Sam też byłem, troszkę mówiąc, pomysłodawcą tego wszystkiego. Oczywiście wcześniej zapytałem się, uprzedziłem się, mówię z jednego z moich kolegów, czy to będzie okej, czy to będzie, wiesz, czy wyjdę z twarzą po części, czy mu jakby brzydko mówiąc nie ujmę, ale wiesz, zrobiłem to w sposób bardzo, myślę, kulturalny i po prostu chciałem, wiesz, stoczyć walkę z tym numerem jeden z racji tego, że czempion nam odpadł i chcieliśmy zrobić to, uratować to właśnie w tym interteamie. Nie wyszło. Nie wyszła walka tymczasowa. No trudno, wiesz, no nic nie zrobię, tak? No Mamed zrobił inaczej, wybrał Bartosa. Jest to też na pewno spore wyzwanie, bo jest zawodnikiem co prawda z kategorii niższej i jest też, ma troszeczkę inny styl bazowy, jeżeli ja. Ale też jest mocnym, czy bardzo mocnym zawodnikiem, wiesz, z 16-0, niepokonany. Więc no, sportowo też bardzo mocna walka, no nie ma co się tutaj oszukiwać. Bardzo pewnie zrobi wszystko, żeby te zero uchować w swoim rekordzie, a mamy zrobić wszystko, żeby tą jedynkę zabrać. Wiesz, no tutaj mówię, jest mnóstwo tej polityki związanej właśnie z walkami. Wiesz, tak samo bardzo dobrze walka by się sprzedała przecież Grzebyk Bartosiński, tak? Czy myślę, czy Kuberski i Kalidow. No wyszło inaczej, nie ma co gdybać i tyle. No walka ogłoszona moja,
Walka Mameda i Bartosa również ogłoszona. Bijemy się na tej samej gali. Mają walkę wieczoru. No i tyle. Jest to wszystko już poukładane, także. Także ale, tak? Ale ty w programie Koloseum też zasugerowałeś, że Mamed mógł odmówić z tobą walki, żeby nie powtórzyło się to, co z Robertem, z Roberto Soldiciem. Bo wiadomo, jakie ty masz największe atuty w tych pięściach. Masz małe, nawet może być duże kowadła. I tak serio myślisz, że to mógł być też powód, żeby właśnie nie ryzykować. Bo ty jesteś gościem dużym, jak na tą kategorię. Bijesz mocno, wszyscy wiedzą, jaki masz styl. I byłoby prawdopodobieństwo, że to się mogłoby też skończyć jak Soldicia. No wiemy, że po tej walce mamy pełno. Wiesz, mogło, nie mogło. Wiesz, rozumiem, że to ja mógłbym spaść po walce z Mamedem z zwalonym oczodołem, nie? No ale faktycznie te argumenty jednak mam jakieś w tych rękach i wiesz, ja też się nie chcę porównać do Soldicza, bo jesteśmy jednak troszeczkę innymi jednostkami, ale obaj też dobrze, mocno bijemy. No mówię, w wielu wywiadach i w wielu rozmowach wspominałem też o tym, że jednak Mamed jest po kontuzjach. No i wiesz, wybierając sobie Pawła Pawlaka, wtedy jeszcze nie wiedział, że po prostu Paweł mi wypadł, no to myślę, że fizyczne dobro sobie dla siebie wybrał, tak? Bo, no bo mówię, bo wiemy, jak Paweł Pawlak bije, a bije na pewno słabiej niż ja. On sam też zresztą o tym mówi, że jestem pancerem, więc mogło tak być, że to im sugerowało, nie? No tego nie wiem. Wiesz, no mamy gdzieś też chyba dla wywiadzie WP, że wziąłbym tą walkę ze mną, ale wziąłbym, jakbym miał 30 lat, a nie teraz, który ma 40, 44, no stało się, co się stało, wiesz, już tyle było o tym gadane, że no, to już jakby czasu nie cofnę, z decyzji Mameda również nie, zaproponowałem, zapytałem, grzecznie zostałem odrzucony, pogodziłem się z tym, no i tyle. Też już zamykając powoli temat tej walki, też wielu internautów, nie chcę powiedzieć, że ma pretensji do Artura Gwoździa, ale no troszeczkę ma, że on troszeczkę nie powalczył o Andrzeja Grzebyka, trochę nie powalczył o ciebie, żeby jednak to nie było też właśnie tej sytuacji, która jest. On w ogóle jest w ciężkiej sytuacji, no bo ma tak naprawdę, ma ciebie, ma Pawła i ma Adriana. Kurde, i czy ty w ogóle miałeś jakiekolwiek zastrzeżenia właśnie do pracy Artura w tym zestawieniu? No bo tak naprawdę no musiał troszeczkę odpuścić jakby ciebie i Andrzeja, no żeby dogadać walkę z Bartosem. Znaczy ja generalnie nie mam nic przeciwko temu, że po prostu, no wiesz, moim zdaniem, no wiesz, Mamed jest już też osobą, która walczy dla KSW prawie 20 lat, on jest tam od KSW ile, 3, 4? Jakoś tak? Chyba trochę później, chyba tam, nie wiem, czy nie od ósemki, ale tak mi się wydaje. No to jakoś tak, no to wiesz, no myślę, że tutaj to on ma pierwsze skrzypce decyzyjności tego, jaką to walkę chce. Może tylko ewentualnie ją znegować, bądź przytaknąć. I czy to bym chciał ja, czy to by chciał Artur. Wiesz, Mamed powie, też sobie wypracował, jest legendą tego sportu. I myślę, to co powie, to włodarze bardzo to ocenią i bardzo, bardzo są na tak, co by nie powiedział, będą go zawsze wspierać. No bo są z nim już, mówię, prawie 20 lat i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że po prostu, czy ja jestem zbyt mały to, żeby gdzieś starać się szarpać o walkę o pas, czy też o ten pas tymczasowy. Czy Artur zrobił za mało? No z tego co wiem, zrobił maksymalnie dużo i starał się zrobić wszystko, żeby któraś z tych walk doszła do skutku, doszła Bartosa, ale też wiemy po raz kolejny kosztem czy moim, czy Andrzeja Grzebyka. No bo też fajne, myślę, zestawienie byłoby na pewno drugie zestawienie Andrzeja z Bartosem, tak? Tak samo dobrym zestawieniem byłoby walka, mówimy o kategorii półśredniej. Kategoria średnia, czyli ja, nawet o tym tymczasowy z Kalidowem, przepraszam. No mówię, no wyszło to jak wyszło i też już głową mury nie przebijemy.
trzeba było wziąć może nie to, co jest, bo wiesz, bicie się na organizacji, bycie się na Galistoi, Bryszowie Galistoi, gdzie będzie patrzyła na to myślę cała Europa, jak nie cały świat, to samo to już bycie tam to już myślę jest bardzo fajną opcją i na pewno Artur to mocno tutaj starał się nas powciskać, bo tych artnoksiaków jest tam kilku. Wiesz, to jest moim zdaniem to jest decyzja po prostu Mameda i to, co on powie, to po prostu to tak jest i a my się musimy podporządkować. No ja po części to rozumiem. Choć jak wiemy, wiele jest jakby negacji ze strony, czy w stronę Artura, czy w stronę Mameda Khalidowa, no ale też jakby nie jesteśmy w stanie wszystkich zadowolić i wszystkim wiesz, zrobić tak, żeby każdy był zadowolony, bo nie damy w stanie tego robić, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No, i tak uważam, że czy moje zestawienie z Janikowskim jest to bardzo dobre zestawienie medialne, ale też takie matchmakingowe i wiesz, rankingowe jest ok. Tak samo myślę, no Grzebyk Zaleski też bardzo fajna opcja, z tym, że wiadomo Andrzej ma tutaj dużo więcej do stracenia z racji na rzecz Zalewskiego, bo wiemy, no Zaleski jest bardzo mocnym zawodnikiem, może wiele stracić, a Andrzej, a mniej może zyskać, tak? Ja mam myślę podobnie, bo czy przegrywając z Mamedem, wiele nie tracę, czy przegrywam z Pawłem Pawlakiem, wiele nie tracę, nieco więcej stracę przegrywając z Damianem Jańkowskim, nie? No ale reasumując to, tak jest dobrze, słuchaj, że bijemy się na całej setce, że jest nas tam dużo i że i każdy ma jakąś tam fajną walkę, myślę w miarę elektryzującą. Mówię, no nie da się, powtórzę, nie da się no zadowolić wszystkich. No wiadomo, każdy by widział to nieco inaczej. Ja też bym to nieco widział inaczej, ale wyszło jak wyszło i widzimy się na Galisto. A czy był w ogóle jakiś temat, żeby twoja walka z Damianem Janikowskim była o pas interim? Myślę, że nie było w ogóle takiej możliwości, bo... No bo chociażby, wiesz, interim... bicie o pas z Damianem, gdzie ostatnio on przegrał, to wiesz, u mnie też ta drabinka jest trochę też nieco inna, bo czy Damian jest po przegranej o pas ostatnio z Pawlakiem, czy chociażby Tomek, który jest gdzieś bliżej, też Damiana, jest po dwóch przegranych, tak? Najlepszą statystycznie jakby analogicznie opcją jest bicie się po prostu z Mamedem Khalidowym o pas tymczasowym, jeżeli wiemy, że po prostu Pawlak wyskoczył z rozpiski z racji kontuzji. Troszkę dla mnie niezrozumiałe jest właśnie zachowanie Pawła. Wiadomo, to są też moje domniemania i moje rozmyślenia, bo gdybym to ja był mistrzem kategorii średniej, mam nadzieję, że kiedyś będę, sobie tego bardzo życzę. Nie miałbym z tym żadnego problemu, aby, wiesz, mam swój pas, ten właściwy w gablotce organizacji KSW. Ja chcę się bić o tymczasowy, proszę bardzo, dla mnie to nie byłoby żadnego problemu, żadna ujma, słuchaj, tym bardziej, że wiem, że wypadam na jakiś czas, no to dlaczego by tego nie zrobić, nie? No, tak. To dla mnie, wiesz, dla mnie byłoby to bardzo, bardzo łatwe. W ogóle bym się nie czuł urażony, a mało tego, byłoby to mega fajne zestawienie, bo to też Bartosz Stachura powiedział, bardzo marketingowo mocno byłoby zapewne to rozbuchane. Pobije się tymczasowy mistrz z mistrzem obecnym w kategorii średniej, więc było to też dobrze było wyważone, nie? Tutaj niestety mamy walkę, mówię, mamy walkę rankingową, ponieważ no, mamy wziął sobie Bartosa, no ja dostałem drogą dedukcji Damiana Janikowskiego, ale też jest okej i jestem zadowolony. A czy może podczas tych rozmów twoich z KSW, twojego menadżera, jest już jakieś zapewnienie, że jeżeli pokonasz Damiana, to finalnie Paweł będzie twoim kolejnym rywalem? Bo tak chyba by wypadało chyba by zrobić, nie? Jakby wypadało zrobić, jak najbardziej tak. Tylko pytanie na przykład też, bo to już w poprzednim chyba wywiadzie powiedziałem. Jeżeli Mamed wygra, wiesz, czy nie będą chcieli zrobić tego jednak z Pawłem, tego co wypadło, tak?
No właśnie, no właśnie. I tutaj jest pewnie będzie kwestia decyzyjna, a już organizacji Mameda też, czy będzie chciał się bić o ten pas. To już wiesz, teraz to są kolejne klocki do układania, co się stanie, gdy, nie? Gdy ja wygram z Janikowskim, albo gdy Mamed wygra z Bartosińskim. I na to już na chwilę obecną nie mam wpływu. No ja w głowie sobie nastawiam tak, że mam nadzieję, że wygram, zrobię wszystko, żeby wygrać z Damianem Janikowskim w dobry sposób, żeby po raz kolejny przypieczętować to, że jestem warty tej walki o pas. O pas, ty, słuchaj, czy byłby to dla mnie pas tymczasowy, bo powiedzmy Pawlak dłużej dochodzi do siebie, do zdrowia. Nie mam z tym żadnego problemu, żeby się bić o pas tymczasowy, bądź jeżeli by się udało bić o pas ten właściwy. Ale mówię, wszystko się okaże też zapewne po 16 listopada. I no mam nadzieję, że nie będzie sytuacji, kiedy to, że powiele sytuacji, tak jak ma Andrzej Grzebyk, czyli wiadomo, zostanę gdzieś tam po raz drugi, może nie, że wyrolowany, ale gdzieś mi zostanie to zapewnione, a koniec końców nie dojdzie to do skutku. Nie myślę o tym. Mówię, fajnie byłoby wygrać z Janikowskim i później będziemy rozmawiać i myślę, że chciałbym, żeby ta walka doszła do skutku, czyli o ten pas po mojej wygranej z Damianem Janikowskim. Teraz przejdźmy już typowo do Twojej walki. Powiedz mi, jak ty generalnie charakteryzujesz Damiana? No bo to jest też zawodnik, który też się rozwija, przeszedł też długą drogę od tego debiutu do teraz. No teraz tak naprawdę gdzieś tam poza tą walką z Pawłem Pawlakiem miał taki lepszy czas. No ty jesteś dużym faworytem bukmacherów, a wydaje mi się, że jeszcze większym faworytem wśród fanów, bo tak naprawdę ja cały czas w tych komentarzach widzę jakby jedną narrację, że Piotrek Kuberski no, zmiażdży Damiana Janikowskiego, że nie zostawisz na nim suchej nitki, że to będzie deklasacja. Przez to wydaje mi się, że trochę fani nie widzą atutów, które ma Damian. No tak, no wiesz, no deklasacją miała być walka Romanowski-Janikowski, tak? I Tomek niestety przegrał z Damianem, pomimo tego, że miał ciężkie deski już za pierwszym razem, poleciał na plecy, najpierw na twarz, później na plecy. Niby się wydaje walka ustawiona, ale jakby wiatru w żagle dostaje Damian i pomimo tego, że ta głowa tam pewnie jest, bo działo się tak przez chwilę, no to potrafi się odnaleźć, złapać na nowo wiatr w żagle i ruszyć w drugiej, trzeciej rundzie szturmem na Tomka, odwrócić zdecydowanie to, co się działo się w pierwszej rundzie, to, co działo się w pierwszej rundzie, plus na końcu krwawa bitka w trzeciej rundzie, gdzie myślę, każdy zapamięta ten obraz, kiedy to zakrwawiony cały Tomek Romanowski, no wpływający w krwi, a Damian nad nim gdzieś tam stara się tą walkę po prostu skończyć przed czasem. Więc ja uważam też, że Damian, pomimo tego, że czasami i ta głowa nie jest aż na tyle, nazwijmy to, utrzymać pewnych ciosów, to i tak jest nadal w grze, tak jest nadal niebezpieczny, jest na pewno bardzo, bardzo, bardzo silny, eksplozywny. No i też człowiek z bijącymi mocnymi ciosami, tak? No, jest zapaśnikiem, każdy zapaśnik ma, za przepraszam, brzydko mówiąc, pierdolnięcie w ręku i na pewno warunki fizyczne będą tutaj na moją korzyść. Siła, czy wiem, czy będzie to siła, tego nie wiem. Okaże się to w walce, możemy sobie pogadać po walce, jak to jest ze mną, jak się czułem po tej walce. No co, no jestem faworytem, ale po raz kolejny, wiesz co, i drodzy widzowie, no ja daję to, co biorą, dostosowuję się do zawodnika podczas walki. Jeżeli coś nie wychodzi, to wiadomo, trzeba to zmieniać. Jeżeli coś wchodzi, to tego nie zmieniamy, staramy się nie zmieniać. No i ja nastawiam się, mówię, na 5, na 3 rundy, czy nastawiam się na 3 rundy tak zwanej decyzji. No i to wyjdzie to, co wyjdzie. Jak będzie wchodzić, to super. Jak nie będzie wchodzić, to będę kombinował, żeby wchodziło coś innego. No jest niebezpiecznym zawodnikiem, tak?
No nie ma co gadać, że ma wiele też mocnych nazwisk na swoim koncie. Druga sprawa, jest dużo bardziej doświadczony w oktagonie KSW. Przepraszam, jest bardziej obyty z tą widownią. Wszystkie walki, które stoczył dla Federacji KSW i wiesz, no mimo, że jestem ogromnym faworytem, no to wiesz, no to się może wszystko zdarzyć, nie? No ja zawsze po tej mojej gdzieś tam pierwszej przegranej w karierze, które po dziś dzień ją wspominam, no uważam, że wszystko w walce się może wydarzyć. I wiesz, nawet jeżeli z nim przegram, to po prostu no przegram z kurde, wiesz, z byłym olimpijczykiem i chłopem, który bił się o pas. No to jest to, że tak skreślają go widzowie, to wiesz, to jest nadal MMA, tak? To jest nadal MMA i pamiętajmy o tym, że każdy cios, jeden z 13 ciosów w kategorii średniej może zaważyć. Wiadomo, może iść to w moją stronę, ale może iść to w stronę Damiana. No, czas pokaże, walka pokaże i my na pewno damy dobre widowisko, sportowe widowisko i bawcie się, kibice, tylko mówię, dopingujcie nas, nie negujcie za to, że nie wiem, ktoś dostał wstrzynę i padł na ziemię. Bo myślę, że 99% was komentujących, ci, którzy mówią, że jesteśmy ogórkami albo nie ogórkami, to by nawet nie miało jaj, żeby tam wyjść. A dziękujemy wszystkim tym, którzy, trochę już oczywiście odbiegłem od tematu, ale dziękujemy wszystkim tym, którzy po prostu nas wspierają, i bo to jest dla nas ważne, bo my robimy to dla was, wy jesteście dla nas i żeby była ta klubik z tej wspólnej adoracji, o może tak. Teraz chciałbym przejść do twoich przygotowań, ale o tych dwóch obozach, czyli jeden American Top Team, drugi Leg Lock Camp. Czy mógłbyś powiedzieć nam troszeczkę o tym więcej, z kim tam miałeś okazję sparować, trenować i tak naprawdę czego tam się nauczyłeś? Wiesz co, dużo trenowałem z dystansami. Dużo trenowałem właśnie z zawodnikami z Dalekiego Wschodu, bo wiemy, że oni dysponują dobrymi zapasami, najlepszymi zapasami. To jest faktycznie tak, że czasami trzeba było się naprawdę napocić, żeby cokolwiek zrobić, ale czasami też wchodziło co nieco i pewnych rzeczy związanych właśnie czy z kontrolą, to dużo osób mi tam podpowiedziało fajnych różnych rzeczy. No bo fajne jest też to, że oni potrafią się dzielić tą wiedzą. Jeżeli chodzi o kwestie, jakimi zawodnikami tam, czy tym Johnem Elbenem, mistrzem kategorii półśredniej, średniej organizacji Bellator, czy mówię, jak wcześniej wspomniałem, w wielu wywiadach z Umaltanowem, który walczył z Whittakerem, tak, z Whittakerem, co prawda się nie pokazał. Został tam dość mocno znokautowany. Czy z Umaltanowem, który teraz ma 16 albo 17-0, który jest zawodnikiem PFL-u. Tam kilku jeszcze byłego mistrza PFL-u, też 9-3, takim Brazylijczykiem, teraz zapomniałem, jak on na imię, ale robiłem z wieloma zawodnikami mocnymi. Nawet robiłem z zawodnikiem, ten, który teraz walczył we Francji, teraz mieli w tej niższej kategorii, Moicano, no, ten, co obojczyk zerwał? Ten teraz, co na UFC walczył, tak? Tak, to nawet z nim miałem się zrobić. No, on bardzo mocny, też mnie tam gdzieś, pamiętam, poddał. Bardzo mocni zawodnicy, wiesz, tam mniej więcej. U nas w Polsce jest tak, że część na przykład jest gdzieś tam takimi, nazwijmy to, topowymi zawodnikami, a część gdzieś tam się dopiero, nazwijmy to, buduje swoją formę, a tam jednak, wiesz, przyjeżdżają tacy, nazwijmy to, najlepsi z najlepszych i tam z kim się nie chwycisz, to jest bardzo ciężko, nie? A nawiązując teraz do drugiego pytania, drugiego obozu, Leg Lock Camp, tam też starałem się łapać z najmądrzejszymi, czy to wiesz, z mistrzami, czy wicemistrzami, czy medalistami zawodów ADCC, czy też tutaj naszych polskich zawodów, czy też zawodów europejskich. To wiele pochwał dostałem między innymi od Kamila Wilka, że ja
Gamer i jeszcze jakiś zawodnik mi wspomniał, że tak jak mówimy tutaj o MMA, że naprawdę bardzo mocno się rozwinąłem na przestrzeni 2-3 lat, nie? Wiesz, zdarzało się, że poddawałem bardzo mocne czarne pasy, nawet nie wiedząc, że to są czarne pasy, nie? Bo nie też nie będę kłamał, że też, jeżeli chodzi o środowisko BJJ, Submission, aż tak bardzo nie śledzę. Ale gdzieś tam później Kamil mówi, no kurczę, tego dwa, bo sam mi mówi, że go odpaliłeś 2 razy, a to naprawdę bardzo mocny zawodnik. Wiesz, ja się cieszę, że mimo tego mojego wieku, trenując też u siebie, czy mówię, czy w klubie Ankos, czy teraz mocno jeszcze szlifuję parter z takim Sławkiem Barczakiem, a starszym, nazwijmy to chłopem, ale tak zwany old school jiu-jitsu, pokazuje mi też takie, wiesz, rzeczy, takie małe mankamenty, które są bardzo przydatne w grze MMA. I ja widzę, że się bardzo mocno zawsze rozwijam, nie? I to jest bardzo fajne. Wiadomo, no też wiesz, no, nie zrobiłbym dobrego treningu, jakbym, nie wiem, złapał się z kimś, bym mnie odklepał, tak? Albo nie, albo ktoś by mnie gdzieś tam nie trafił, albo gdzieś bym lekko, no, może nie podłączył. No bo takie sytuacje muszą się zdarzać. No nie mogę być tak, że ja wchodzę na walce, wiesz, na treningu, wchodzę i jadę z każdym, no to bym się wtedy nie rozwijał, tak? Muszę sobie dobierać tych zawodników też tak, żeby stawić, mieć ten opór cały czas i staram się to robić. Żeby wychodzić też z tej strefy komfortu cały czas, no bo przez to człowiek się też uczy, doświadcza pewnych doznań podczas walki, no i trzeba się z tym oswajać, asymilować i przyzwyczajać do pewnych rzeczy, a jeżeli coś nie wychodzi, no to trzeba coś robić, coś, żeby wychodziło. Nie, no i długo by tu o tym mówić, ale naprawdę się cieszę, że ja jako zawodnik, to nie, że wam teraz farmazą gadam, ale naprawdę ja mam, słuchajcie, zaraz 36 lat i ja się naprawdę cały czas mega rozwijam. Jestem z tego mega dumny, że też się otaczam takimi ludźmi, którzy dają mi ten rozwój, tak? Czy to w moim klubie, czy w wielu innych klubach. Staram się łapać naprawdę z najlepszymi i widzę, że to też to procentuje. Mówię, miałem sposobność sprawdzenia tego właśnie, czy za oceanem, czy też właśnie tutaj u nas w Polsce, na tym wielkim obozie. A mówią, że jestem panczerem, a sobie daję świetnie radę, chociażby w parterze, więc chwała dla mnie. Okej, okay, Piotrek, z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment, twój A, czas. ja dziękuję bardzo. A więc no co, no nie będę może tutaj po kolei wymieniał sponsora po sponsorze, bo wiadomo, no jest ich coraz więcej, bardzo się z tego cieszę, jestem z tego bardzo dumny, ale zawsze wymieniam ich na dole u siebie, czy też to pod postem, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie. Także Wam bardzo za to dziękuję. Dziękuję Wam za, drodzy kibice, za to, że jesteście ze mną, że chociażby mój kanał YouTube, który idzie tak ostatnio kulawo, bo po prostu nie mam na to czasu. Jesteście tam ze mną, komentujecie, subskrybujecie. Wiecie, za ten fajny odzew, taki, który jest, że jednak bycie normalnym w dzisiejszych czasach, nie robienie z siebie debila, patoli i cholera wie co jeszcze, że przynosi to fajny skutek i że mam tak wdzięcznych kibiców. No, no i tyle. Także dziękuję, mówię, sponsorom, osobom, sparring partnerom również za to, że cały czas mogę się rozwijać, wszystkim trenerom, mówię, kibicom i byle do przodu w zdrowiu i prędzej czy później, głęboko w to wierzę, że ten pas Federacji KSW kiedyś będzie w mojej gablotce.